Kajakowa czwórka pani z Karoliną Nają z KS Poznań wywalczyła złoty medal na 500 metrów w Mistrzostwach Świata, które odbywają się w kanadyjskim Dartmouth. To na pewno jest spodziewany sukces, ale generalnie no wiadomo, złotego medalu się nie zdobywa na Mistrzostwach Świata od tak sobie. To przede wszystkim jest dobry krok w kierunku do medalu złotego teraz olimpijskiego z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. No Karolina Naja ma 4 medale z Igrzysk Olimpijskich, no brakuje ciągle tego złotego. Polska osada wyprzedziła Australijki o ponad 2 sekundy, a Meksykanki o ponad 2,5. Sukces reprezentującej poznański klub kajakarki nie jest dziełem przypadku. Powiem tak, no tą robotę, którą robią w klubie, bo to trenerzy w klubie z dziećmi i młodzieżą pracują, nie mieli wątpliwości, bo tak jak tych są w kadrze, to że opiekują się trenerzy Polskiego Związku Kajakowego. No to myślę, że w tym roku Poznania będzie w 10 najlepszych klubów w Polsce w sporcie ogólnym, nawet i wioślarze, i kajakarze, i tak dalej. No na prawie 3000 klubów klasyfikowanych to jest naprawdę bardzo duże i wyzwanie, no i osiągnięcie dla klubu, który nie jest związany z żadną uczelnią, bo to jest klub taki niespecyficzny, bo wiadomo, kluby uniwersyteckie mają łatwiejszy dostęp do baz, do trenerów. No my musimy pozyskać środki na utrzymanie i opłacenie trenerów i bazy, no, samodzielnie. Do worka medali polskiej kadry swój dołożył także reprezentant innego z poznańskich klubów. Tomasz Barniak z AZS AWF Poznań i Wiktor Głazunow zostali wicemistrzami globu na 500 metrów w dwójce kanadyjkarzy.